Cześć wszystkim, zapraszam do wysłuchania 22 odcinka Untalk de la Rambla, w którym porozmawiamy o ligowym debiucie Ronalda Koemana w wygranym meczu przeciwko ekipie Villarreal. Cześć wszystkim jeszcze raz, jest dzisiaj ze mną Maciek Łoś. Cześć wszystkim. Zanim przejdziemy do głównych tematów, przypominam jak mantrę to, co wszyscy inni youtuberzy, czyli bardzo prosimy o subskrypcję, łapkę w górę i udostępnienia naszego podcastu, naszego kanału. Pomoże nam to zdecydowanie w rozwoju i dotarciu do tych, którzy jeszcze nas nie słyszeli, także bardzo prosimy o udostępnienia, subskrypcję i łapki. Pamiętajcie o naszym hashtagu UTDLaRambla. Jesteśmy po trzeciej kolejce Ligi Hiszpańskiej. W pierwszym meczu Barcelony, co oczywiście wiemy jest spowodowane tym, że uczestniczyliśmy raczej w nieciekawym stylu w Lidze Mistrzów, natomiast początek przygody z Ligą Hiszpańską w sezonie 2021 na pewno jest udany. Wygraliśmy 4-0 z ekipą Villarreal. Zacznijmy może naszą rozmowę od tego, jak wyglądała wyjściowa jedenastka. Maciek, czy zaskoczyło Cię coś? Może przypomnę jeszcze Neto, Alba, Lenglet, Piqué, Roberto, Busquets, De Jong, Fati, Coutinho, Griezmann i Messi. Nie, tak szczerze nie zaskoczyło mnie to co na wczorajsze spotkanie przygotował Ronald Koeman. No bo popatrzmy, kogo innego moglibyśmy zobaczyć w pierwszym składzie. Neto musiał zagrać, no bo wiadomo, Marc-André ter Stegen jest kontuzjowany, przeszedł operację i jeszcze przez kilka tygodni pewnie go nie zobaczymy na boisku. Czwórka obrońców po odejściu Nelsona Semedo nie ma żadnej konkurencji na prawej obronie. Oczywiście jeśli w najbliższym czasie nie przyjdzie Sergio Dest, no to mamy tylko tak naprawdę Sergiego Roberto. Środek obrony Clément Lenglet i Gerard Piqué to jest dwójka zdecydowanie najlepszych środkowych obrońców obecnie w klubie. Samuel Umtiti wiecznie z problemami zdrowotnymi. Oczywiście jest jeszcze Araujo, jest Todibo, ale to nie są chyba piłkarze, którzy powinni zacząć w pierwszym meczu z tak trudnym przeciwnikiem. No może tutaj w drugiej linii chciałbym zobaczyć oczywiście Miralema Pjanicza, ale to chyba też jest za wcześnie. Raczej Bośniak powinien zgrać się trochę z drużyną i wydaje mi się, że dobrą decyzją Koemana było wystawienie Frankiego De Jonga i Sergio Busquetsa. No a z przodu Ousmane Dembele nadal jest chyba, wydaje mi się, no dochodzi do takiej pełnej dyspozycji fizycznej, no i musi chyba też powoli wchodzić do drużyny, raczej takie 90 minut na pewno nie jest jeszcze moment dla Francuza, dlatego wydaje mi się, że to była najmocniejsza możliwa jedenastka na to spotkanie, no i okazało się, że to były naprawdę dobre wybory Koemana. Przypomnijmy jeszcze krótko, że Ter Stegen prawdopodobnie wróci dopiero w połowie listopada, ponieważ po operacji pojawiły się pewne powikłania i ten wstępnie planowany powrót, czyli 25 października, jest na ten moment raczej nierealny według hiszpańskich mediów. Zgadzam się z Tobą, że skład, który wyszedł w niedzielnym meczu, był raczej do przewidzenia i nic tutaj nas nie zaskoczyło. Nie zaskoczyło nas także to, że Koeman postawił na to, o czym długo się mówiło, czyli taktyka 4-2-3-1. Natomiast jestem ciekawy, co powiesz o zmianach, które przeprowadził Koeman, bo nie wykorzystał pięciu zmian, jakie przysługują w tym sezonie. Weszli Pedri, Trincao, Pjanic i Dembele. Natomiast nieruszeni zostali Firpo, Rafinha, Puig, Alenia i Araujo. O ile Firpo i Rafinha, myślę, że decyzja jak najbardziej logiczna, bo Rafinha to jest prawdopodobnie już jedną i drugą nogą poza klubem, Firpo być może dopiero jedną. Natomiast dużo się mówiło o tym, że Koeman będzie chciał stawiać na Alenię. Wspominało się o tym, że Araujo może być tym trzecim stoperem w tym sezonie, natomiast nie skorzystał z nich Holender w niedzielnym spotkaniu. Zaskoczenie, czy raczej myślisz, że Koeman chciał ogrywać takich swoich najlepszych 11 zawodników na ten moment? Wydaje mi się, że to były dobre decyzje Koemana, bo popatrzmy, kto wchodził na boisko. Zostało zmienionych czterech
czterech z tych pięciu pomocników, czyli został tylko Frenkie de Jong z dwójki pivotów, a cała trójka ofensywnych pomocników została zmieniona, dlatego jakby wszedł jeszcze Puig czy Alenia, to rzeczywiście cała linia pomocy zostałaby zmieniona. No być może warto było dać szansę później któremuś ze środkowych obrońców, czy to Araujo, nie, bo widzę, że nie było chyba Todibo na ławce. No w każdym razie ci zawodnicy, którzy weszli, naprawdę, naprawdę pokazali się z dobrej strony. Naprawdę fajnie zaprezentował się Trincao, który oddał dwa strzały i naprawdę jeden był mógł zaskoczyć Asenjo. Pedri, widać u niego naprawdę dobrą kreatywność, zmysł taki do gry taktycznej. Myślę, że to będzie naprawdę zawodnik na lata w Barcelonie i w przyszłości jeden z liderów środka pola. Pjanić, no tak jak mówiłem, on potrzebuje na pewno czasu jeszcze, żeby wejść do drużyny, ale również wydaje mi się, że zagrał całkiem okej. Dembele, cóż można o nim powiedzieć? Jest szybki, to widać cały czas, ale jeszcze brakuje mu na pewno, no właśnie widać po nim, że te kilka miesięcy nie grał w piłkę na takim profesjonalnym poziomie i nadal mam związane z nim duże nadzieje i wierzę, że w końcu odpali, ale też nie można oczekiwać, że zrobi to od samego początku. Do Dembele jeszcze za sekundę wrócimy, ale tak patrząc na wynik 4-0 w pierwszym meczu ligowym, to na pewno napawa optymizmem. Tylko na ile możemy powiedzieć, że jest to wynik dobrej gry Barcelony, a na ile słaba postawa ekipy Villarreal, bo spójrzmy nawet na same nazwiska, gdzie w Villarreal mamy przecież w obronie Pau Torresa, który był przymierzany do Barcelony razem z Ericiem Garcią, wyrastający w zasadzie na podstawowego stopera reprezentacji Hiszpanii. Mamy tę dwójkę z Walencji, Parejo i Coquelin. Chukwueze na skrzydle też myślę, że zawodnik nietuzinkowy i być może pomijany w tych wszystkich rozważaniach, ale naprawdę przyjemnie patrzy się na jego grę na przestrzeni całego sezonu, minionego oczywiście, w tym jeszcze ciężko go oceniać. Z przodu Alcacer, Gerard Moreno, czyli zawodnik, który w poprzednim sezonie strzelił 18 goli w lidze hiszpańskiej i był najlepszym hiszpańskim napastnikiem, również będący prawdopodobnie przymierzany do roli najlepszej podstawowej dziewiątki reprezentacji Hiszpanii, na ławce Unai Emery, czyli no nie da się ukryć, że trener z topu, jedno z większych nazwisk. No, a okazuje się, że jednak Barcelona po okresie, można powiedzieć, mniejszej lub większej rewolucji zdołała zdobyć 3 punkty w dobrym stylu. Jak ty oceniasz ten mecz? Popatrzmy, że na przykład z Villarrealem wygrał też w dobrym stylu Quique Setién i to był chyba jego jedyny dobry mecz w Barcelonie za jego kadencji. Ale no to prawda, Villarreal to nie jest drużyna, to nie są na pewno ogórki, patrząc przynajmniej po składzie i tak jak powiedziałeś właśnie, jacy zawodnicy tam grają i kto siedzi na ławce. Ale no właśnie, Unai Emery zawsze jak przyjeżdża na Camp Nou, zawsze przegrywa. To jest naprawdę jakiś fatum, ciąży na nim i ja się cieszę z tego, że nadal ta statystyka mu się nie poprawiła. Oczywiście Barcelona zagrała bardzo dobrą pierwszą połowę, w drugiej odpuściła, ale wydaje mi się, że to też nie było coś złego, bo wynik był bardzo dobry i też nie warto od pierwszej kolejki męczyć zawodników, żeby grali na jakieś niesamowicie wysokie wyniki. To nie jest jeszcze ta faza sezonu. Przyjdą mecze, gdzie ta intensywność musi być przez całe 90 minut, a tutaj jeżeli po 45 minutach jest naprawdę korzystny rezultat, to jak najbardziej można trochę zwolnić tempo. No popatrzmy, Villarreal też na początku sezonu no nie jest to drużyna, która dobrze weszła w rozgrywki. 1-1 w pierwszej kolejce z Huescą, potem wymęczone zwycięstwo z Eibarem. No wydaje mi się, że mielibyśmy większe problemy grając z drużynami typu Athletic Bilbao czy Sevilla, które naprawdę bardzo dobrze stawiają się piłkarzom Barcelony, a ich skład jest dość porównywalny do siły Villarrealu, także to był chyba naprawdę dobry przeciwnik, żeby wejść w sezon w dobrych humorach, ale też nie warto popadać w hura optymizm, bo to dopiero pierwsze spotkanie i naprawdę jeszcze daleka droga do tego, żeby było dobrze.
Oczywiście w tej wyliczance muszę jeszcze dodać takie Fusa Kubo, bo przynajmniej po tym meczu niedzielnym widać, że jest na pewno w gazie i będzie robił różnicę. I tak z czysto sportowej perspektywy życzę mu jak najlepszego rozwoju, chociaż mam nadzieję, że Real sięgnie po niego jak najpóźniej. Nie uciekniemy od tematu młodych zawodników, bo Ansu Fati rozpoczął sezon naprawdę fenomenalnie. 2 gole, wywalczony karny i na przestrzeni tych minut, które rozegrał, pokazał się z naprawdę dobrej strony. Mówimy cały czas o tym, że on ma 17 lat, jest to ciągle zawodnik młody, wchodzący do drużyny, który gdzieś łączy ten swój profesjonalizm, o którym mówią trenerzy, cały czas takim dziecinnym, młodzieńczym, może trochę szczęściem, może taką lekkomyślnością, może nie lekkomyślnością, bo to jest złe słowo, ale taką młodzieńczą przebojowością, o coś takiego. Natomiast każdy kolejny mecz daje podstawy sądzić, że ten zawodnik jest już graczem pierwszej kadry, to na pewno, może wyjściowej jedenastki. I czy my możemy już według Ciebie od niego oczekiwać takiej gry, jaką prezentuje, czy jednak jeżeli zdarzą mu się te słabsze mecze, to musimy mu wybaczyć, jak Ty to widzisz? Na pewno po 17-latku nie można oczekiwać, że jego forma będzie stała, bo jeśli by tak było, jeśli utrzymywałby ją przez cały sezon, to mówilibyśmy o naprawdę fenomenie, którego chyba nie widziałem jeszcze w swoim życiu, oprócz Leo Messiego. Także jeżeli Ansu Fati utrzyma swój poziom, to czapki z głów. Ale wydaje mi się, że trzeba być oczywiście trochę ostrożnym, no i dość cierpliwym, bo na pewno będą się przydarzały gorsze momenty, gorsza forma, ale wydaje mi się też, że Fati sam sobie stawia tak wysoko poprzeczkę, bo tak naprawdę co nie zrobi, to mu wychodzi. Tutaj 2 naprawdę ładne gole z Villarrealem. W poprzednim sezonie wszyscy pamiętają jego popisy, czy to jak wszedł z ławki z Interem i stał się najmłodszym strzelcem w historii Ligi Mistrzów, czy ostatnio strzelił nawet bramkę w drugim meczu w reprezentacji Hiszpanii seniorskiej. To są naprawdę niebywałe osiągnięcia dla tak młodego zawodnika. Owszem, historia zna już piłkarzy, którzy mieli niezwykły talent, a jakoś później nie wszystko szło dobrze. No, w Barcelonie chociażby Bojan czy Giovanni dos Santos. Ale wydaje mi się, że Fati nie pójdzie w ich drogą. Raczej to będzie zawodnik, który jeżeli dobrze poprowadzi swoją karierę, to zajdzie bardzo wysoko i myślę, że współpraca z Leo Messim, z kimś tak wspaniałym na boisku i poza nim, na pewno da mu bardzo dużo, bo tak samo jak Messi miał kiedyś nauczyciela w osobie Ronaldinho, to Fati ma takiego mentora w osobie Messiego i liczę na to, że już za kilka lat zdobędzie złotą piłkę, ale na ten moment poczekajmy po prostu. Dajmy chłopakowi grać, cieszyć się grą i z czasem będzie można oczekiwać od niego naprawdę wielkich rzeczy. To co mówisz, to podejście mentalne potwierdził również Piotrek Guziński w poprzednim podcaście, powiedział, że jest to zawodnik obdarzony takim bardzo dojrzałym podejściem do futbolu. Natomiast jego rywalem na skrzydle w wyjściowym składzie prawdopodobnie będzie Dembele, o którym sobie krótko już powiedzieliśmy. Kto według Ciebie tak długodystansowo powinien być tym pierwszym wyborem Kumana? Bo ja mam wrażenie, że mimo wszystko Dembele czeka kolejny ten sezon, w którym jego gwiazda rozbłyśnie w pełni. Natomiast jakoś ciężko mi też w to uwierzyć, bo mamy przykłady z poprzednich lat, kiedy to już miał być właśnie ten sezon i koniec końców coś zawsze mu przeszkadzało. Były to kontuzje, ale było to też takie lekkomyślne podejście do swojej kariery, co stawia go w takim kontraście względem Fatiego. I ja sądzę, że mimo wszystko Dembele będzie drugim wyborem na skrzydle, a jednak Fati będzie tym podstawowym zawodnikiem. Ja mam nadzieję, że Dembele rzeczywiście wreszcie wystrzeli, bo od piłkarzy o takim talencie trzeba tego wymagać. To nie jest już taki młodzieniaszek właśnie jak Fati, to jest bodajże 6 lat różnicy, także to jest naprawdę sporo. Oczywiście kontuzje bardzo mu przeszkodziły w tym, żeby odnieść sukces w Barcelonie, ale tak jak powiedziałeś też, to dość nieprofesjonalne prowadzenie się.
Chyba też właśnie taka dziecinność, ale w ten sposób, że on chyba jeszcze nie do końca dorósł do tego, żeby być takim piłkarzem z prawdziwego światowego formatu. Raczej mentalnie to jest jeszcze chłopak, który lubi sobie pograć na konsoli do wieczora. Czasem pewnie dietę odpuści i później są tego efekty. No ja mu życzę jak najlepiej, ale to od niego wszystko zależy. Jeżeli jego forma będzie na tyle dobra, żeby Ronald Koeman miał jakieś wątpliwości, czy powinien grać on, czy Fati, to moim zdaniem Dembele powinien być pierwszym wyborem. No bo właśnie nie można tak oczekiwać od Fatiego, że on już w wieku 17 lat będzie pierwszym skrzydłowym w jednym z największych klubów na świecie. Owszem, utalentowany jest bardzo, ale czy to jest naprawdę dobre, żeby tak obciążać barki tak młodego chłopaka? Dlatego obecność Dembele będzie dobra dla Fatiego moim zdaniem, bo też zobaczy, że jest ktoś, z kim trzeba walczyć o pierwszy skład, taka zdrowa rywalizacja, a z kolei dla Dembele to też obecność Fatiego jest dobra, bo on też nie może sobie po prostu odpuścić i wie, że młodziak go naciska i to jest ten moment, kiedy on wreszcie musi wystrzelić. Także cieszę się, że Barcelona ma w kadrze takich zawodników, bo to tylko dobrze dla klubu i właśnie dla rywalizacji. Lewe skrzydło, można powiedzieć, mamy obstawione, natomiast na prawym skrzydle to, co się działo w meczu z Villarrealem, to mi się, lekko mówiąc, bardzo nie podobało. Nie chcę już kolejny raz najeżdżać na Griezmana, bo już to się działo wiele razy w naszych podcastach, natomiast trudno ten temat po prostu ominąć. Tym bardziej, że mam wrażenie, że na Rambli i ogólnie w mediach po tym meczu pojawiło się dużo takich głosów bardzo skrajnych. To znaczy, z jednej strony pojawiły się głosy mówiące, że Griezmann jest beznadziejny, nie pasuje do Barcelony, jest zagubiony, gra znowu nie na swojej pozycji, bo przykład Piotra Zielińskiego 2 metry wyżej, 1 metr w lewo i byłby zawodnikiem walczącym o złotą piłkę, no a tutaj to niestety nie jest to jego pozycja. Ale były też takie głosy mówiące, że Griezmann jest osobą bardzo ciężko pracującą dla dobra drużyny i mimo tego, że go nie widać, to jednak wykonuje kawał kapitalnej roboty. Ja się przychylam bardziej mimo wszystko do tej pierwszej wersji, czyli że jednak Griezmann nie jest zawodnikiem na miarę Barcelony. Nie mówię, że jest to zły zawodnik, tylko po prostu niepasujący do tego klubu. I też zwróćmy uwagę na to, że Griezmann na przestrzeni minut, które rozegrał, zanotował znacznie mniej kontaktów na całym boisku, bo było to 30 kontaktów z piłką, Fati 62 kontakty. Griezmann zaledwie 27 podań, z czego tylko 12 do przodu i z jednej strony mówimy o tym, że jest to zawodnik pracujący na całym boisku, z drugiej notuje 12 podań do przodu na przestrzeni tych 70 czy 75 minut. No coś jest tutaj moim zdaniem nie tak. 0 udanych dryblingów, natomiast o tym się mówi, że Griezmann to nie jest zawodnik dryblujący oczywiście. Fakt jest też taki, że Barcelona znacznie częściej operowała lewą stroną boiska, przez co wiadomo, Griezmann był mniej przy piłce niż Fati, no tylko z czego to wynika? Z tego, że po prostu Barcelona na lewej stronie czuła się pewniej. I pojawia się taka dyskusja właśnie, czy Griezmann zagrał dobry mecz i czy daje podstawy sądzić, że w kolejnych meczach wyjdzie w pierwszym składzie i nadal będzie pracował, czy jednak głosy mówiące, że jest to zawodnik niepasujący, są głosami prawdziwymi i w kolejnych meczach Griezmann będzie stawiany raczej w roli rezerwowego. Jak ty to czujesz? Griezmann, długo wzbraniałem się przed ocenianiem go właśnie, czy to jest niewypał, czy jest to rzeczywiście piłkarz, który może karierę w Barcelonie zrobić, tylko potrzeba mu czasu. Ale no, minął rok. Mówimy o mistrzu świata, o jednym z najdroższych piłkarzy w historii klubu. No, trzeba od niego oczekiwać tego, żeby ta gra wyglądała dobrze. No ja tak szczerze nie wiem, może nie skupiam się za bardzo na takich niuansach, że Griezmann rzeczywiście jest bardzo pracowitym zawodnikiem i to na pewno jest dobre dla wielu trenerów i oni to doceniają, ale no brakuje mu tego najważniejszego, czego oczekuje się od napastnika, czy od ofensywnego piłkarza, czyli liczb, czyli efektywnej gry. No,
Griezmann tego kompletnie nie pokazuje i po raz kolejny, ja już nie wiem ile tych meczów było w tamtym sezonie, ile razy właśnie starałem się mówić, no trzeba dać mu jeszcze czas, może w przyszłym sezonie odpali, a tu w pierwszym meczu tak naprawdę większość zawodników w ofensywie naprawdę coś po sobie zostawiła w tym spotkaniu, a Griezmann tak naprawdę przeszedł obok tego meczu, już nawet Trincao, który wszedł za niego w końcówce, oddał dwa strzały i mógł zdobyć bramkę, a Griezmann nie potrafię wymienić żadnej sytuacji, nie ma w głowie żadnego momentu z Griezmannem związanym z tym spotkaniem, dlatego no, to będzie ciężkie dla niego podnieść się, bo konkurencja nie śpi na pewno. To prawda, że chłopaki są młodsi, mniej doświadczeni. Griezmann kosztował tyle, ile kosztował i pewnie klub będzie naciskał, żeby jednak gwiazda za tak wielkie pieniądze występowała w pierwszym składzie. Ale czy rzeczywiście on zasłużył na to? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem trzeba spojrzeć, nie patrzeć na cenę, za ile Griezmann przeszedł do klubu, tylko rzeczywiście ile on daje, nie tylko w defensywie, ale przede wszystkim w ofensywie, bo według mnie to jest jego główna rola i za to powinno się go rozliczać. Dlatego na ten moment uważam, że Griezmann jest piłkarzem niepasującym do Barcelony i tak szczerze nie wierzę, żeby to się zmieniło przez ten sezon. Obym się mylił, ale no zobaczymy, jak to wyjdzie. Ja się jeszcze zastanawiałem nad tym, czy te głosy broniące Griezmana nie polegają na tym, że widzimy zawodnika, który kosztował, który ma wielkie nazwisko i w piłce osiągnął na pewno dużo i próbujemy tak trochę na siłę doszukiwać się tych jego dobrych zagrań i tłumaczyć go tym, że on pracuje. Dla mnie, szczerze mówiąc, zawodnik o takim nazwisku, o takich umiejętnościach powinien robić coś znacznie więcej niż tylko pracować, ale zobaczymy, może na przestrzeni całego sezonu rzeczywiście odpali i tego mu życzymy, bo naprawdę już kolejny podcast, w którym trochę się nad nim znęcamy, natomiast no, szczerze mówiąc, daje nam ku temu powody. Chciałem cię jeszcze zapytać o takie coś, czy nie sądzisz, że słaba gra Griezmana wynika z gry Sergiego Roberto, bo widzieliśmy na lewej stronie, jak funkcjonował Jordi Alba, naprawdę bardzo dobry mecz. Natomiast Roberto, to co już wielokrotnie było powtarzane, zawodnik, który gra wszędzie, a tak naprawdę nigdzie nie gra dobrze. I być może właśnie sprowadzenie Desta, który wydaje być się już, jeżeli nie potwierdzony, to na samym finiszu tego potwierdzania odmieni nieco Griezmana i da mu jakieś nowe opcje na skrzydle. Szczerze nie wydaje mi się, bo tak jak już rozmawialiśmy właśnie, to są chyba takie bardziej wymówki broniące piłkarza, który tak naprawdę powinien bronić się sam, bronić się liczbami i bronić się swoją świetną grą. Mistrz świata, jeden z najdroższych piłkarzy w historii, on powinien umieć grać naprawdę na każdej pozycji w ataku, bo jest do tego zdolny. No szkoda, że tego nie pokazuje. Czy to będzie grał lepiej z Destem? No nie wiem, zobaczymy, oby tak było. Będę za to trzymał kciuki, ale nie jestem przekonany, żeby coś się rzeczywiście zmieniło w grze Griezmana dzięki przyjściu nowego prawego obrońcy. Duża różnica, jaką zobaczyliśmy względem poprzedniego sezonu, to o czym Koeman wspominał, że będzie grał na dwóch pivotów, Busquets i De Jong. Jak obiecał, tak zrobił. W niedzielnym meczu zobaczyliśmy właśnie taką formację i odpowiadając tutaj na wiele komentarzy płynących z Rambli, czy długoterminowo myślisz, że Busquets ma szansę się utrzymać w tym pierwszym składzie, czy jednak tę podstawową dwójkę będą stanowić De Jong i Pjanić? Busquets jest w takiej pozycji, że wszystkie oczy są skierowane na niego i on rzeczywiście musi poprawić tą swoją grę, bo jeżeli tego nie zrobi, to rzeczywiście Pjanić prawdopodobnie go wygryzie ze składu. To jest bardzo doświadczony zawodnik i też pokazał już w wielu klubach, że potrafi grać w piłkę i to jest takie zwieńczenie jego kariery. Przychodzi do Barcelony w swoim najlepszym momencie. Mimo że te liczby w Juventusie w ostatnich sezonach może nie były tak dobre jak w poprzednich latach, ale według mnie dobrze się stało, że trafił do zespołu, jeżeli Koeman rzeczywiście będzie grał tymi dwoma pivotami, bo w tym meczu widać było, że Busquets
robił błędy i zdarzały mu się takie niedokładne zagrania, czy trochę brakowało koncentracji, a przede wszystkim szybkości, bo to jest chyba największa udręka Busquetsa, piłkarza, który znakomicie się ustawia, ale jeżeli tego nie zrobi, to on już jest stracony i piłki nie odbierze. Także no, wszystko zależy od niego. Jeżeli poprawi swoją grę, owszem, to jest zawodnik, który może grać w pierwszym składzie. Ale na ten moment, jeżeli Pjanić rozegra kilka meczów, wejdzie już w taki swój rytm, to być może rzeczywiście wygryzie Busquetsa i z podstawowego zawodnika stanie się tylko rezerwowym. W mojej opinii Busquets tak naprawdę nie daje już Barcelonie tyle, żeby nie sądzić, że Pjanić go wygryzie. To znaczy, Busquets jak gra, to gra poprawnie i to nie jest poziom, którego Pjanić by moim zdaniem nie osiągnął w Barcelonie, bo to nie jest wysoki poziom, nie oszukujmy się. Natomiast tak jak mówisz, doświadczenie może być tutaj kluczowe i rzeczywiście Pjanić wskoczy do tej podstawowej jedenastki, a jeżeli poprze to kilkoma dobrymi meczami, kto wie, być może ten sen o posadzeniu Busquetsa wreszcie się ziści, bo ja nie ukrywam też, że momentami mam troszkę dosyć patrzenia na jego ślamazarną grę, mimo że gdzieś poprawnego rozumowania na boisku, tej myśli taktycznej na pewno nie można mu odmówić, natomiast wydaje mi się, że to jest to, o czym... To, co też się często powtarza, że to jest piłkarz skrojony na miarę gry 10 lat temu, to znaczy prezentujesz bardzo archaiczny profil zawodnika, a niestety futbol poszedł do przodu i sądzę, że Pjanić mimo wszystko, chociaż też nie najmłodszy zawodnik, może go wygryźć. A propos niedzielnego składu, możemy też zauważyć jedną istotną zmianę względem poprzedniego sezonu, to znaczy Coutinho wrócił do Barcelony z wypożyczenia, dostał od losu drugą szansę. Co sądzisz o tym transferze, że tak powiem, bo ja szczerze mówiąc wiążę z nim duże nadzieje. Ja również i jak już było wiadomo, że Bayern nie wykupi Coutinho, to chciałem jego powrotu. Nie chciałem, żeby Barcelona go sprzedawała nawet za duże pieniądze, bo jestem świadomy tego, że jest to piłkarz, który jest w stanie wrócić na swój poziom i dać temu klubowi jeszcze bardzo dużo. Na pewno wierzę w niego zdecydowanie bardziej niż w Griezmana i nawet bardziej niż w Dembele, który no wciąż jest tym młodym chłopakiem i nie wiadomo, czy wyrośnie i będzie rzeczywiście tym liderem, który miał być, tym nowym Neymarem. A Coutinho to już zawodnik doświadczony, wciąż jeszcze na tyle młody, żeby móc się rozwinąć. Zobaczmy, jak przez ten rok, ile nabrał muskulatury w Bayernie. To jest niesamowite w ogóle, jak Bayern buduje tych zawodników, czy Goretzka, czy Lewandowski. No i po Coutinho też to widać, że nabrał tej masy mięśniowej i to też może być dla niego nowy atut. I też zauważyłem to we wczorajszym meczu. Chyba Koeman chce, żeby Coutinho był tym liderem, czy wiadomo, że nie będzie tym głównym liderem, tym centrum, mózgiem Barcelony, którym jest Messi, ale na pewno jego rolą ma być odciążenie Argentyńczyka przy rozgrywaniu akcji i podobało mi się to, że na przykład przy drugiej bramce, gdy Ansu Fati wybiegł na wolne pole, to Coutinho nie zagrał na alibi do Messiego, tylko poszukał młodego Hiszpana, no i wyszła z tego piękna sytuacja, którą wykorzystał młody. No Messi młodszy już nie będzie. Cały czas jest najlepszym piłkarzem Barcelony, to jest bez dwóch zdań, ale on potrzebuje takich piłkarzy jak Coutinho, którzy mogą właśnie trochę go odciążyć, żeby on mógł skupić się na mniejszej ilości zadań na boisku i to będzie z korzyścią dla drużyny i bardzo, bardzo jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało w kolejnych meczach, bo ja wierzę w to, że Coutinho będzie
będzie tym wymarzonym transferem w tym sezonie, bo o ile finanse nie pozwalają na ściągnięcie nowych graczy takiego, z takiego absolutnego topu, to Coutinho może wreszcie odpali i nie będziemy oczekiwać od zarządu kolejnych wielkich wzmocnień, tylko będziemy cieszyć się grą Brazylijczyka. Ja też myślę, że ważna jest tutaj kwestia psychiki Coutinho, bo on w momencie, jak przychodził z Liverpoolu, to był stawiany w roli takiego zastępcy Neymara, czy też samego Iniesty, a teraz na ten moment kibice wiedzą, czego można po nim oczekiwać, że to nie jest już zawodnik, który zastąpi ich 1-1, który będzie czarował w środku pola jak Iniesta, bo sądzę, że tego poziomu mimo wszystko nie osiągnie. Że jest to inny profil niż Neymar, że musimy spodziewać się po nim czegoś innego i on teraz będzie miał większy luz przy grze, bo te oczekiwania względem niego spadły, tym bardziej, że był wypychany wręcz z Barcelony i jest tutaj w roli, no jak już zostałeś, skoro prawdopodobnie mielibyśmy problem ze sprzedaniem ciebie, to zostań i pokaż, co potrafisz. I sądzę, że to może być takie kluczowe, bo wiemy, że Coutinho miał problemy z kibicami, jak chociażby wygwizdywali go w jednym meczu, gdzieś tam ten poziom mentalny nieco mu przeszkadzał w pokazaniu pełni swoich umiejętności. Dodatkowo kibiców nie będzie na stadionach, co też wydaje mi się, że może się okazać dobre dla niego. I wiara ze strony trenera, bo tak jak powiedziałeś, że Koeman od początku jasno powiedział, że jest ważnym elementem jego projektu. Co do odciążania Messiego, na pewno tak, tylko zastanawia mnie, z jakich zadań on ma odciążyć Messiego, bo w ostatnich latach, miesiącach mówiło się o tym, że Messi wraz z wiekiem będzie przenosił się bliżej głębi pola, że będzie zajmował bardziej pozycję, powiedzmy, Xaviego, niż będzie grał na skrzydle czy też w ataku, że wraz z wiekiem te jego zdolności motoryczne będą spadać, więc zajmie się rozgrywaniem. Okazuje się, że po odejściu Suareza Messi będzie pełnić rolę przynajmniej na początku sezonu tej fałszywej dziewiątki i to mnie szczerze mówiąc trochę zaskoczyło, bo spodziewałem się, że Koeman właśnie postąpi inaczej i umocni Messiego w środku pola, a tu okazuje się, że Messi będzie odpowiedzialny jeszcze bardziej za bramki. Być może się mylę, jak ty to widzisz? A ja w sumie cieszę się z tego, że Messi będzie grał wyżej, bo gdy on schodził rzeczywiście do środka, ta gra stawała się trochę jakby bardziej przewidywalna dla rywali, bo nie było kogo kryć. Nie było Messiego w ataku, można było się skupić na innych zawodnikach, przez co Messi najczęściej zagrywał do Alby. Oczywiście, Messi ma już 33 lata, to nie jest najmłodszy zawodnik, tej motoryki na pewno brakuje i to widać już od jakiegoś czasu. Ale według mnie to jest wciąż zawodnik, który najwięcej daje Barcelonie, będąc w najbliżej bramki. Oczywiście jest też znakomitym piłkarzem rozgrywającym, obecnie najlepszym w Barcelonie, ale też nie może jeden człowiek pełnić wszystkich ról, tak jak było to w zeszłym sezonie. Piłkarze tacy jak Coutinho powinni brać grę na swoje barki, czy to właśnie Brazylijczyk, czy Frenkie de Jong, czy może w przyszłości nawet Pedri, oby jak najszybciej. No mam nadzieję, że Barcelona mimo wszystko kupi środkowego napastnika, bo po prostu jest taki potrzebny, żeby można stosować różne taktyki. Też może tak się zdarzyć, że Messi nie będzie mógł zagrać z powodu jakiegoś urazu czy z innego powodu. No i co wtedy? Nie mamy tak naprawdę takiej dziewiątki. No powiedzmy Griezmann mógłby tam zagrać, ale ja jestem naprawdę ciekawy, jak to będzie wyglądało. Czy Koeman rzeczywiście będzie starał się, by Messi grał bliżej bramki. W pierwszym meczu wyglądało to ciekawie, właśnie dzięki temu, że ci pozostali zawodnicy mogli trochę rozwinąć skrzydła.
I chyba to jest sposób, żeby Barcelona wreszcie zaczęła grać tak, jak powinna, bo ciągłe podawanie do Messiego i nie podejmowanie ryzyka przez innych zawodników kończy się źle, bo Messi sam meczu nie wygra. Także mam nadzieję, że będzie grał jak najwyżej. Trzeba podkreślić, co powiedziałeś, że powinien grać zespół, a nie Messi. I to fajnie funkcjonowało w meczu z Villarrealem, bo rzeczywiście często było tak, że przynajmniej w pierwszej połowie, w drugiej może już troszkę inaczej to wyglądało, ale w pierwszej połowie rzeczywiście chłopaki nie pchali wszystkiego na siłę do Messiego, tak jak już wspomniałeś tutaj o akcji Coutinho. I rzeczywiście wydaje się, przynajmniej po tym pierwszym meczu, cały czas to podkreślamy, że sytuacja będzie się zmieniać i ciężko cokolwiek tak naprawdę oceniać, ale po tym pierwszym meczu widać, moim zdaniem, że Koeman będzie chciał wykorzystać Messiego w swojej taktyce, a nie ustawiać taktykę stricte pod Messiego, i to jest bardzo ważne. I to jest to, czego tak naprawdę oczekiwaliśmy od trenera, który przyjdzie do Barcelony, żeby odciążyć Messiego. I to też wiąże się z tym, że pojawiły się takie głosy mówiące, że Messi w niedzielnym meczu był niewidoczny i że nie grał na miarę swoich możliwości. A moim zdaniem to właśnie bardzo dobrze, że był mniej widoczny niż zwykle, bo pomimo tego, że był niewidoczny, to zagrał dobry mecz, a Barcelona wygrała. I tego mam nadzieję, że Koeman będzie się trzymać. Na koniec powiedzmy sobie jeszcze jedną rzecz. Jak ty widzisz nadchodzący sezon? Bo zacznijmy może od kolejnego meczu ligowego, bo szczerze mówiąc, jak przeglądałem sobie statystyki wyjazdów do Vigo, bo kolejny mecz, przypominamy, 1 października z Celtą na wyjeździe, to mamy tak, to są mecze z Celtą na wyjeździe. Czerwiec 2020, 2-2 remis, 2 gole Suareza, którego już nie ma, i w 88 minucie gol Aspasa na remis. Wcześniejszy mecz, maj 2019, przegrana 2-0, Aspas w 88 znowu na tą drugą bramkę dla Celty zdobył. Wcześniej, kwiecień 2018, znowu remis 2-2 i znowu Aspas na remis w 82. Wcześniejsze mecze, styczeń 2018, Copa del Rey 1-1. Wcześniej wracamy znowu do meczów ligowych. Październik roku 2016, przegrana 4-3. To jeżeli się nie mylę, to był popis Ter Stegena, który tam trochę przypajacował w bramce. Również gola z pasa. Jeszcze wcześniej, wrzesień 2015 roku, przegrana 4-1. Tutaj znowu popis, 2 gole z pasa. I ostatni wygrany mecz wyjazdowy z Celtą to jest kwiecień 2015 roku. I uwaga, wygrana 1-0 po golu Matie i asyście Xaviego. I czy to są statystyki, które twoim zdaniem pozwalają sądzić, że w kolejnym meczu Barca zgarnie 3 punkty? Nie, a wiesz dlaczego? Wiesz, kto strzelił wszystkie 3 bramki dla Celty Vigo w tym sezonie? Oczywiście Iago Aspas. Także on na pewno będzie groźny w tym meczu i trzeba będzie na niego bardzo uważać, bo on się po prostu chyba nie starzeje. On w każdym sezonie gra to samo. To nie jest piłkarz, któremu pewnie by wyszło w jakimś dużym klubie, a dla Celty Vigo jest po prostu idealny i to jest największa gwiazda zdecydowanie i pokazuje to przez nie wiem już ile lat i w tym sezonie zaczął po raz kolejny wspaniale. No będzie ciężki to mecz na pewno, no bo Celta po prostu nam nie leży i tak jak właśnie przypominałeś wszystkie poprzednie spotkania, no oby Koeman znalazł sposób na to, żeby ta gra wyglądała dobrze, bo zawsze Barcelona w takich meczach jest faworytem i to od niej zależy, czy jak będzie wyglądał przebieg meczu. Ma takich zawodników, od których powinno się wymagać narzucenia swojego stylu gry przeciwnikowi i dominowania w takim meczu. Czy tak się stanie? Mam nadzieję, że tak. Jeżeli zawodnicy zagrają z taką intensywnością jak w pierwszej połowie z Villarrealem, no to myślę, że nie będzie źle. No tylko właśnie trzeba uważać na tego niesamowitego napastnika z Galicji oczywiście. A jak się zapatrujesz na cały sezon? Czego oczekujesz od Barcelony? Bo tutaj też opinie są skrajne. Jedne mówią, że Barcelona będzie walczyć o środek tabeli, a pojawiają się też głosy, co prawda mniej odważne i pewnie nieco cichsze, że Liga Mistrzów
po rewolucji Koemana jest w zasięgu. No ja nie wyobrażam sobie, żeby Barcelona mogła bić się w środku tabeli, bo to jest zbyt dobra drużyna na to i nawet te problemy pozaboiskowe czy ostatnie fatalne wyniki w Lidze Mistrzów tego nie zmienią. No, zaczęliśmy naprawdę dobrze od 4-0 z silnym rywalem. Oby dalej szło nieźle. Tylko obawiam się, że jeżeli będzie szło naprawdę dobrze, to oczekiwania będą właśnie te jak największe i znowu będzie pompowanie balonika. A może się okazać, że to też w końcu pęknie. Chciałbym, żeby Barcelona walczyła o wszystkie trofea. No, to też zależy od tego, czy jakieś transfery rzeczywiście do klubu jeszcze będą. No, prawy obrońca jest konieczny, moim zdaniem środkowy napastnik jak najbardziej też i warto by było sprowadzić jeszcze do jednego środkowego obrońcę, bo ta kadra jest na pewno młodsza niż w zeszłym sezonie, bo odeszło trzech zawodników 32-33-letnich. Do składu weszli tacy zawodnicy jak Pedri 17-letni czy Ansu Fati do pierwszego składu. Są to zawodnicy utalentowani, tylko czy wytrzymają trudy tak długiego sezonu. Myślę, że ta kadra powinna być trochę jednak szersza, żeby można było walczyć o wszystko. Może lepiej się skupić na jednych rozgrywkach. Najbardziej bym chciał, żeby to była Liga Mistrzów, ta upragniona. Ale na pewno nie płakałbym, jeżeli Barcelona wygrałaby tylko La Ligę w tym sezonie. Będę trzymał kciuki oczywiście za wszystkie trofea, ale też trzeba być realistą. Za dobrą grę i wygrane trofea na pewno będziemy trzymać kciuki. Na dzisiaj powoli będziemy kończyć, także dziękujemy bardzo za wysłuchanie podcastu. Był dzisiaj ze mną Maciek Łoś. Dziękuję, do następnego. Ja nazywam się Rafał Kowalczyk, zachęcam do subskrypcji kanału, łapek w górę, podzieleniu się podcastem z tymi osobami, które jeszcze w waszej opinii mogły go nie usłyszeć, będzie nam niezmiernie miło. Na dzisiaj dziękujemy i do usłyszenia wkrótce, na razie.